Od dwóch dni mamy bardzo dużo zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi, jakie mamy w związku z opadem deszczu, a także niską temperaturą. Na drogach jest bardzo duże oblodzenie. Są także nawisy z lodu na drzewach, w związku z czym te drzewa przewalają się na drogi. Do dnia dzisiejszego w przeciągu dwóch dni odnotowaliśmy ponad 40 zdarzeń. Były to głównie powalone drzewa na drogach, ale poza tym mieliśmy również wypadki komunikacyjne. Takich wypadków były 4. No i na tę chwilę również do naszego stanowiska kierowania komendanta powiatowego wpływają kolejne zgłoszenia o tym, że gdzieś jest potrzeba usunięcia jeszcze jakichś zalegających na drogach drzew. Mamy także wpływające zgłoszenia o wypadkach drogowych. W dniu dzisiejszym również wpłynęła do nas informacja, że na trasie do Manin od Rzeszów znajduje się pociąg, który nie może przejechać dalej ze względu na tarasującą linię kolejową drzewo. Wspólnie ze starostwem ostrzeszowskim, z władzami powiatu udaliśmy się na miejsce, żeby rozpoznać sytuację. W tym czasie, jak dojeżdżaliśmy, służby kolei zdołały już uporać się z tym utrudnieniem na drodze. Mieliśmy również zabezpieczone dla osób, które podróżują tym pociągiem, było to ponad 100 osób. Mieliśmy dla nich zabezpieczone ciepłe płyny w razie potrzeby oraz jakieś ciepłe posiłki. Na tej trasie był jeden pociąg, który ugrzązł na tej trasie, natomiast jeszcze jeden pociąg był na dworcu PKP. Z tym pociągiem poradziły sobie służby kolei. Osoby, które nim podróżowały, zostały przesadzone do pociągu innej relacji i odjechały tutaj z naszego terenu, z powiatu ostrzeszowskiego.